Geil, zum Schädel, a aj tam Zbyszek nie narzekaj. O, Janusz włącza śpiewce i jedzie, panie. Trzeci półwiek, czwarty półwiek. Cześć, siemano, witajcie. Z tej strony Mafiosolec i witam was w takim dość niespodziewanym vlogu, bo już myślałem, że w tym roku niestety nic się nie uda już nagrać z racji na pogodę, jak sami widzicie. Ze mną dzisiaj Sebek i oczywiście GoPro u niego na głowie. Jak widzicie, znajdujemy się w Fendzie. Fenda kojarzycie na pewno z głównego kanału, jak kiedyś nagrywaliśmy sobie śliwa. Dokładny model Fenda, Sebek to? 51-80. Powiem wam, że no w tym roku pogoda na kukurydzę teraz do zbiorów, jeśli chodzi, no to nie dopisuje. Ładnie kukurydza sobie rosła, były to idealne warunki, no ale niestety od pewnego czasu no jest ciężko to zabrać. Powiedz mi, kiedy wy teraz ostatnio, co deszcz się padał, to nie zbieraliście nic? Nie, przestój był. Przestój był, no woda tutaj stoi. No powiem wam, jak wyjem od razu na pole, automatycznie buty się zapadły, także nie ma się co dziwić, że maszyny nie dają rady. I no, jest nieciekawie. Mam nadzieję, że no tutaj no, coś tam widać, że woda stoi. No, zaraz będzie widać. Generalnie każdy się martwił na początku, że za wcześnie kosi, tak jak Krzysiek właśnie kosił tą kukurydzę. I kurczę, nie wie czy nie za wcześnie, bo miała około 40 wilgotności. Tutaj jeszcze mniej więcej może mniej więcej 30-33 maksymalnie ma. Tylko że gorsze są warunki, no wiadomo teraz, żeby to zebrać. No oczywiście. Nie u wszystkich zawodów. Zwłaszcza tutaj są takie gleby, że no, nie da się wybrać. Tu jeszcze jest w miarę, ale widzę tam, jak wcześniej sobie szedłem, to powiem wam, takie są pokopane dziury, że byłem w szoku, nie? Wy to już chyba no, ale tylko mam czasu działacie, nie? Tak po trochu zbieracie. Znaczy jeden dzień większość zebraliśmy tam, gdzie się dało. Później się pokopaliśmy i już więcej nie dało się już wjechać, więc odpuściliśmy. No, prawdzie o. Powiem wam, że no, myślałem, że nic się nie uda w tym roku nagrać. Miało być trochę więcej, u Seby właśnie jest GoPro ponagrywane, ale kamera... Nie wiem, co się stanęło, musisz mi to wyjaśnić. Trzeba to naprawić. Zbyt bujne wakacje. Trzeba naprawić kamerę, udało się tylko nagrać, jak pamiętacie, ten jeden z kurników, jakiś materiał. Dalej mam nadzieję, że na wiosnę już sobie ruszymy. Też jeszcze będzie GoPro właśnie u Krzysia. Krzysiu chce też kamerkę, żeby u siebie ponagrywać, bo ma sporo pracy, a nie zawsze jestem w stanie przyjechać. Tak samo jak widzicie, osoba działa sobie praktycznie cały czas. Dzisiaj akurat tak fartownie stało, że miałem troszkę wolnego czasu. Jest widno, no bo głównie też kosicie po nocach, nie? Jakby nie było. No, zazwyczaj teraz już wrócę 3 dzień, to szybko się ciemno robi, więc no tutaj się działa do późnych godzin. Już kilka razy miałem przyjechać, ale no niestety, zresztą nie wiem czy ty widziałeś, pewnie nie miałeś czasu nawet. U mnie jednego vloga ostatnio z kukurydzy, niewidzialny vlog, nie widziałeś tego. Nie. Z Krzysiem my podkosiliśmy sobie kukurydzę, bo też, że twój tata przyjechał późno do koszenia, no i taka już żarówka się robiła, mówię, kurde, no będzie słabo to nagrać. No i tak mówię, dobra, to zrobimy sobie z transportu, mówię, jak na światłach będziemy jechać, może coś będzie widać. No i niestety nie było nic widać, a jak widzimy, drift fendem zawsze spoko. Ja z tyłu, ładnie wygląda. Kamerka gdzie jest umieszczona? Na tym. O kurwa. Ciekawe. Pod tylnią lampą. A, ja się przewyżej trochę jest. Nie. Na samym tym. Znaczy na samej górze, nie? Aha, na samej górze. No. Ty masz lampę jeszcze na bogactwo, zapomniałem. Żadne bogactwo. I powiem ci, nic nie było kompletnie widać. Nie wiem, akurat ta moja GoPro, ty masz plus, czy też masz taką? Plus, a no to twoja prawdopodobnie nagrywa wieczorami, to ja nie wiem co musisz zrobić, żeby jeszcze to w tym roku naprawić, bo fajnie jakby się udało coś ponagrywać, no bo coś jeszcze będziesz miał do roboty o kukurydzy. No na pewno, znaczy no jeszcze mam, trzeba trochę poorać. No właśnie. Ale jeszcze kukurydzy po ludziach zostało, żeby poobcinać. No a wiem, że ta twoja, właśnie kamerka plus, bo Adaś ma taką, to w nocy sobie poradziła, powiem ci, że nawet dość fajnie i było wszystko fajnie widać. Dlatego też takie vlogi wieczorkami, no teraz inną porą praktycznie nie wyjdzie. Więc fajnie jakby się coś takiego pojawiło, więc będziemy się starać coś ogarnąć od kamery. No ja muszę w ogóle podjechać i zobaczyć, bo może coś tam się tylko budzę. Bo co, ona się nie chce włączyć czy co? No coś nie chce się włączyć.
Ale czemu nie wiem. Bateria padła. Raczej nie. Ogólnie z takich ogłoszeń parafialnych mordy nie wiem jeszcze jak to wyjdzie dokładnie i wszystko, ale na pewno druga edycja Open Farmu się szykuje. Mam nadzieję, że tam pojedziesz. No, oczywiście, no, jak można opuścić taką wspaniałą imprezę. Jo, zbieramy teraz jeszcze większą ekipę i na pewno druga edycja Open Farmu będzie na propsie. Mam nadzieję, że też więcej nas się pojawi, jeśli chodzi o team. Także na pewno będzie się w tym roku działo. Będziemy coś oganiać z turnieju z farminga, także to będzie naprawdę mega ciekawe. Ale więcej informacji, no zdradzę wam pewnie później, bo jeszcze nie wiem, czy jakiekolwiek informacje się pojawiły w internecie, bo ja mam na razie tylko od organizatora, że tak powiem, dobry kontakt, zawsze spoko. I na pewno będzie fajnie, także już możecie sobie tam szykować. Chyba koło 19 maja wolny termin na Open Farm. Także będzie się w tym roku działo. Ogólnie jak tam zimowe złoża? Myślę, że jak najbardziej. W terminie w miarę udało się posiać, to... Opowiem ci, u nas zaczyna się robić problem, bo wszystko zaczyna żółknąć. Od chyba nadmiaru deszczu, tak mi się wydaje. O. No ale ludzie jeszcze sieją. A najlepsze jest to właśnie, że sieją, bo widzicie. Chyba mamy problem. No, mamy problem. O, się babka. Niestety. No nie wygląda to dość ciekawie. Ty, ale przecież tu jeździliśmy 3 razy. Wszystko w normie jak na ten rok. A to taka Fata Morgana była. Wody nie widać. Przecież sucha gleba jest. O, masakra. Widać, że krety pokopały, wiesz? No możliwe. O, masakra. Ciekawe, czy ma linkę. Na dół niedaleko. Masakra, nie? Ale tak się wyszedł. No prawie wyszedł, no. Ale kurde, że myślałem w tą stronę, jak żeśmy jeździli. Ja się nie. Ale parę razy właśnie ten rok jest taki specyficzny, że parę razy po jednych śladach ruszysz i... Koniec. To już nie ma mocnych na to, nie? Powiem ci, kurczę, każdy myślał, że w tym roku szybkie zbiory będą do góry, żeby to dopisywała. Każdy czekał, żeby ta kukurydza doszła, bo były wilgotności, a jak, teraz jest. A jak doszła, to zaczęło padać. I jak co z niektórymi gadam, to tak jak było, czekaj, ze 3 lata do tyłu po mrozach można było dopiero zebrać. No. Tam w grudniu czy styczniu, którzy zbierali. No znajomy próbuje na luty dopiero. Prawie mi to wyciągnął. Na 4? Łyby wyciągnął, no. Na 4 będzie wyciągnął. Wyciągnął, tylko liny nie ma, ale możemy wypchnąć. To możemy popchnąć. A tam kamień wybrać. Jak do tego? Przyzyfa jest. Nie, dobra, dobra, górę kamień. O, i teraz takie z polskiego. O, przyzyfałem bardzo. No, brawo, przyjemnie do piątka. Chyba dużo będzie tak. No, bo próbowałem ucelować. No właśnie, mówiłem, jedź prosto, nie pan. Taki ładny klumbaj czysty był. Jak nowy chyba. John Deere też był czysty. Chyba kurtkę sobie podarłeś. Tak, bez powodu. Taka była ładna. Amerykańska. Gdzie masz panie? Ta kamienia tam. Nie, jedna jest na przyczepie, a ostatnio się wszystko pochwały, jak zakaliśmy przyczepę. Wtedy jak nasypie, no to nie nasypie ci, wiesz, bo łupki tylko... Jak się bawi, to się bawi. Przypywało. Jakbym miał, to bym nie dzwonił. Zbiłem się. Wyglądasz jak drog. Ono już jest po przejściach, ale może jeszcze się na tym zada. Oby.
złożysz? Co? Złożysz te schodki? Tylko musisz ten pedał dał odcisnąć. O, o. O, orka już. Moim zdaniem głęboszowania nie trzeba. Nie trzeba. Musisz wyjść, nie? Chyba odeb. Co za rok. No tak bywa. Ręczny jest z tej strony. Gdzie tam jeden jest ręczny w ogóle? Matko, z prawej strony. Zmechanizowane takie. Ty, tu jest garantka, ale kurde, to jest kilka takich kul połączonych, nie? No, jeszcze tutaj po sąsiedzku, to co stależowane jest, to no, też jest ich. To jest kurde kawał 100 hektarów. No tu jest 9 czy 10, coś no, takiego. Jest naprawdę dużo, tylko może nie wygląda wszystko to tak ładnie, bo są jakieś zagajniki, świnki i w ogóle. Ale tak to jest spory obszar. Jeszcze nie, też nie mogę w paru miejscach wjechać. Wszędzie woda stoi. Ile ci zostało jeszcze? Jeszcze 10 hektarów. Wczoraj ojczulek próbował do Manitu wjechać, to się tak samo utopi, więc... O, tu też walczy. Ciekawe, że tak. No, faktycznie przejdziesz po kilku sianek, no to się rozwali. No, niestety. W miarę to jakoś tak to trzyma. Taki rok. Szczerze myślałem, że wilgotność będzie teraz jeszcze większa, bo jak tam z kimś gadałem, no to będzie 40 też wilgotności. Co ty gadasz? Niepotrzebnie czekał, nie? Ale tak... mi się nie wydaje, żeby przez te deszcze aż tyle nabrała. No i właśnie teraz jestem mega ciekawy, bo właśnie z kumplem gadałem i mówi, że około 40 się trzymałby. Ty, no to spokojnie mówi się wcześniej, bo ja mówię, żeby wiedział, a wiesz, oni chcieli na suszarni, nie? Mhm. A tu to stoi maszyna dopiero, co? Forsznit? No. Chłopie, wujek to kiedyś miał, teraz robotę robił, ale paliwa chlał. A nie psuło się? Jak smog. Ale kurna, z szoku byłem. To miał tak ciężki przód. No to jest fakt, ciężki ciągnik. Ile ci w zbiornik wchodzi, bo się ostatnio zastanawialiśmy z Krzyśkiem? 3800 gdzieś. Łowa! Coś takiego. Ci więcej wchodziło niż w rekordach? No pewnie tak. No pewnie tak. Dlatego się zastanawialiśmy, ale tak kurde myślimy, pewnie mówię, no coś koło rekorda albo troszkę mniej nawet może. 3800, no. Tak, to ładnie. No ale chyba tak tragicznie tu nie sypie, nie? Myślę, że tu jest okej. Okay. Tutaj raczej woda to cały czas była. Nawet jak na początku tak średnio nie zasiewów. Nie liczyliśmy. Ale tutaj? No, tak nie. Nie mam pojęcia. Jestem mega ciekawy. No niektórzy to też nie mieli jak chcieli, wiesz, ściąć. Nie dało się wjechać, korby zaczęło padać. Nie wiem, czy to od czego to zależy, czy od odmiany jakiejś kukurydzy, czy co? Możliwe, że od odmiany, ale też jest duży problem w tym roku z omocnicą, nie? No, no właśnie u Krzyśka też. I dużo odmian jest, no, podatne na to, no. No, no. Właśnie Krzysiek mówi, co tyle lat nie miał omocnicy, tak w tym roku się trafiła, nie? No. Wiadomo, nie opryskasz tego, bo nikt takiego sprzętu nie ma. No nie. W tej fazie opryskać. W tym roku się najedzisz kombajnem. Miałeś już takie ile? Wy macie 3 lata kombajn? Czekaj, ile to już minęło? No trzeci sezon. Jeszcze 3 lata się znało, to trzeci sezon jest. 1440 godzin już ma. Jak dzisiaj wyjeżdża z garażu, to sprawdza. No to troszeczkę robi hektarów w sezonie, co? No myślę, że tak około 500 robi. Właśnie z kukurydzą. W tamtym roku ponad 600 było. No to ma co robić, myślę. No. Ładne, że nie stoi w garażu. No. Nie ale może, trzeba, ma się jest spłacać. Taka, jest taka właśnie maszyna, to musi się spłacać. Otóż to. No to kurde właśnie ile razy, wie, kto to tak te przyczepy woził wieczorami. No to wyleć tam powiedzieli sobie. Muszę, może jak będziesz teraz u siebie coś ogarniał, a nie ogarniesz kamery, to do ciebie kiedy podjadę. Nie ma problemu. Nie musimy się zgadzać właśnie. Jakieś woreczki jeszcze. O kurde. Jak właśnie dokończając, to kurna w szoku jestem, że zboże wszystko ładnie pięknie i tak u sąsiada tydzień temu zaczęło się, tak że on się
czy wiesz, czy opryskami, my tam nawet nie próbowano się, że nie pryskał ani nic, nie? No mało co ludzie popryskali na klasy, no, ja czy ja kupiłem cokolwiek opryski i chciałem wjechać i nie ma sensu rady, no bo nie było 10 stopni i codziennie wiatr, później padało co dwa dni, a to chyba, no to gdzie tu pryskać? No właśnie. I ja miałem oprysk leży i nie popryskane. No i ja idę do siebie, a u mnie tak samo zaczyna się żółta robić i właśnie nie wiem, czy chyba nie od nadmiaru wody, nie? Ale nie, no może też teraz trochę było takich przymrozków, niższe temperatury, to może też to spowodowało. Tak szybko przyłapało? Znaczy ty, minus 2 na pewno więcej nie było. Nie, nie było, na pewno. Więc, nie. No, nie chce mi się wierzyć, że aż tak szybko to poszło. Ale u znajomych też robi się właśnie, no. Ciekawe, co z tego wyjdzie dalej. Fakt, że na całe szczęście tylko jedno pole. Wow. To chyba tego nie będziecie kosić, co? Jak wyjadę teraz, to będzie dobrze. Stoimy. I tak to jest. Niestety. Ty, ale to mi już dużo nie zostało. Ile razy? No tam przecież nigdzie nie da się dojechać, nie? No tak, tam to będzie zostawić na razie, czy co? No chyba, no tam gdzie dojadę, to dojadę, a tam gdzie już nie. A jest tragedia w tym roku z tym. O, w tobie jeszcze on tyle chyba nie miał, co? Na jednym... Jak na ty w tym sezonie, co w poprzednich? Nie. No bo te sezony w miarę były... Tutaj to bym podejrzewał, że koło 100 w top zaliczył. Jakbym tak policzył. Na jednym polu miałem kawałek... Ja się pytam, gdzie kamera jest? Gdzie nagrania dowiedzione są? Oj, nieraz było grubo. Też trochę, bo już trochę w zbiorniku coś mamy. Zawsze na pusto to i też by inaczej mogło się wyciągnąć. Zaraz się wysypiemy właśnie. O, kamerka, dobra sprawa. No, ale w nocy słabo widać, jak się... Nie ma jakiegoś tam podświetlania? Jest tam parę diod, ale... Jest. Za jasno jest. Aha. Wtedy. No, kto coś tam widać, ale... No kto wizor? Nie będę inwestować tyle pieniędzy. Nie będę generować zbędnych kosztów. A ja też się chyba w MF-ie kamerę założę. A co to? Ty fajny jest ten komputerek, kurde, dziot. My to przerobiliśmy. Co ty, my to przerobiliśmy. No właśnie, bo tak. Licznik strat był tutaj. No. A od napędu mocarni, obrotów silnika i wialni był tutaj. A chłopy powyjmowały wszystko. O. Kolejne chłopy przyszły na pole już. Faktycznie głęboszowanie w tym roku już nie jest zalecane. Nie, myślę, że tu nawet nie ma sensu. Nie wiem, co w tym roku jeszcze czy coś tu zrobi. Tam jakoś, ale tam chyba był lepszy trochę kawałek, nie? Niż tutaj. Dobry. Tam jest to samo, tylko że szczęście, że jest pole z górki, to jakoś to się dało przejeżdżać. No właśnie, bo tam to mnie tak... Nie, jedynie chyba na Poprzeczniaku, że się coś tam te... Jak zdjęcia dostałem. Ale to u siebie. Nie wiem. Tam mi się wydawało, że wpadłeś. Chyba, że to twój tatek osiągnął. Nie, ty wszystko poszłeś tu, czy nie? Nie wszystko. Poprzednio tata ciął. Aha, no właśnie. I tam nie zdążyli na pole chyba. Co za rok! Boże! Taki tytuł, co za rok! Czytała Krystyna Czubówna. Anna Mikruska-Rębek, wydarzenie. O mój Boże. Ja mówię tak jak urak, on nie pilnowany. Ano. Taki urak, niestety. Chyba zrobię, to się sypnie, nie? Co? Chyba teraz się sypnie. Tak. A jeszcze to było robione we Włoszy. Tutaj? No. Ja teraz robię to, bo tam tylko pogaszła. Aż chłop pod prawie się zabił. Co jest? Nie no, Sasza, ciągnij. Sasza? Czy to Sasza Grey? Ja pierdziele. No, ładne kolejne. Ładnie. Powiem ci, taki Ino Węgorz jak u Cypisa. Posypany na pole. Jadź czy prędzej pod Cicepę. Tak. Bo żebyśmy tylko czekali.
Poznanie, odcinek 4525 z Halifonu. Tak. Pazdan do mnie dzwoni. Chłop, jakie kontakty, Pazdan, za Lewandowski będzie co? Tak. Ty, powiem ci, w tym zbiorniku to dobrą imprezę by urządził. Jakie jacuzzi, basen, coś tu zrobił. Bez przesady. Obstawiamy w komentarzach, ile jeszcze w ciągu 2 minut uda nam się zaliczyć. Dla wygranych osób rozwijamy nagrody pocieszenia. Jakie nagrody damy? Może kulkę błota? Nie wiem, szczerze, można, nie wiem, kolbę kukurydzy, można przyjść pozbierać sobie, o. W wolnym czasie będzie można tutaj przyjść i pozbierać sobie kukurydzę za gołębi, kury i innych zwierząt hodowlanych i uprawą maszynki. Jedziemy. Czy teraz komentarz Szpakowskiego, nie? Ale idzie. Czy zostanie zatrzymany? Dokładnie. Ale coś mi się wydaje, by dzisiaj pogodę patrzyłem, że ma padać. Poważnie? No, serio. I tak ci teraz powiem... No, chmurki są nieciekawe. Ciekawe, czy przejdziemy teraz? No, chcieliśmy pobrać. I tak się wczoraj ojciec powiedział, tak w miarę szło, ale tak mówię, dobra, poczekamy. Wyjdzie? Chyba jest cały czas prosto już. Tylko wszędzie woda. Nie w te ślady był chlubny. Ale ty, co się z kamerą stało? A, na rurę jest. Ja mówię, ty, druga kamerka. Oha. Ja pierdzielę. No, powiem ci, jeden z ładniejszych chyba. Ale przeszedł. No, daje 9 na 10. Naprawdę. Ten Forsin to trochę już przeszedł. No chyba silnika nie ma, nie? No naprawdę. Kurde. Tu 9 na 10 to tutaj. Chyba jeszcze nie będę przebijać. Tak, wiem, że wszyscy tu piękujecie w komentarzach i na pewno jeśli byłby tu live, to byście pisali dawaj, nie pierdol się, wjeżdżaj, wyciągam się. Ale nie będziemy ryzykować. Już mam dość tych wtop. Ty, a z przyczepami to tam jak jest ten przejazd, oni się tak zajebali, czy tam po prostu tak zawsze jest, jak chcą przyczepy wyciągnąć? Tam koło jest... tego kamienia oni się zakopali. Aha, bo tu jest z tego pola na to pole jest taki rowek chyba i widzę, że to ładnie jest. No przyjdź tej dróżce, no to ja tak samo kombajnem tam muszę teraz przejechać. A, no to fajnie, także możemy sobie zobaczyć. No ja sobie tu biegłem, raz zaliczyłem poślizg, więc postanowiłem, że pójdę do kombajnu już dalej. Powiem ci, to by dobry Tokyo Drift nagrał. A jest, nie wiem, czy widziałeś gościa, co beczkę miał taką wielką, nie wiem ile tysięcy litrów, do Gnojowicy. Trzyosiówkę, nie? Mhm. I wiesz, John Deerem ją i skręcił. I ta beczka bokiem, nie? I taka łza z driftu podstawiona. No, jak będę pamiętał, to ci to podeślę, nie? Jak najbardziej. No i jak ciekawe, czy przejedziemy? Akurat mówiła się taki moment tam była, tu miał twardo, nie? Aha.
prawie każdy 60. A my ostatnio fenda wyciągaliśmy na 3 John Deere. Kogo? U siebie. No, proszę bardzo. 3 John Deere, czyśmy twoje? Nie. Ja swoim jeszcze 6620 koleś podjechał i sąsiad 5080R. Ten? Putin. Sąsiedzka pomoc. No. Odcinek 4. On to akurat w tym roku to cały czas mi pomaga, bo cały czas gdzieś się kopę, nie? Też ma. Jakie w tym roku miałeś odmiany u siebie? Palazzo z KWS-u miałem, Ricardinho, Grosso. No, Ricardinho też ci się poleca, nie? Grosso, ale Grosso długie V ma i ciężko ma jakoś dojść z wilgotnością. A u siebie no patrzyłeś, że ci sypa, czy nie? Pirazog, znaczy zależy, jak miałem tam dalsze pola, na przykład dzierżawy i tak dalej, to sobie mierzyłem. No to zawsze ponad dychę, 12 ton, a wokół domu, no to bankową dyszkę zawsze miałem, bo tam jednak dobre gleby są w miarę, to... No to jest takiej suchej, by wyszło tam koło dychy, takiej do dobrej dychy, nie? No. Mniej więcej. Myślę, że na jednym polu miałem rekordową, no to miałem 15 ton mokrych. Okej. No to u Krzyśka mieliśmy tą typo kiszonkową, nie? Co testowaliśmy, co ci Tak, no, no. No to jak Tak. Jak przyjechał, to powiem ci, był w szoku, bo jak wtedy na kiszonki przyjechał i mierzył z kulby, nie? Bo oni jakoś tam mają swój system, czy ziarek obliczył, ile jest wszystkiego, tak, nie? Tak, no. Zważył, to mu wyszło, że kiszonkowe, jak ona jest kiszonkowa, 16 mokrej by wyszło i 13 około suchej, nie? 13-14, to był w szoku, ale później, gdy zaczęliśmy mucić, no to tak wyszło 13 coś, nie? No bo wiadomo, tam akurat na trzy kawałki w ogóle. No ale twój tata mówi, że jeszcze takie kukurydzy nie kosił, nie? No bo ona była wyższa od kabiny fenda. Aha. To możliwe. To jak my staliśmy, to tak jęczał, a twój tata już nie wiedział, jak jechać szybko, nie? Aha. Ale w szoku byliśmy, no kurwa stary, byś tu zobaczył wtedy właśnie, to ja wiedzę, ja też chciałem nagrać, bo naprawdę mega efekt, nie? My tak stoimy, kurwa, gdzie fen, nie? My tak z boku idziemy, a tylko fen jedzie, nie? No mówię, była idealnie z kabiną, nie? Wiadomo, no jak na ziarno, to lepiej jak jest niższa, nie? No pewnie, no zawsze wtedy tak, zawsze ten kombajn mniej dostanie, nie? No kombajn może, znaczy nie, no też dostaje, ale większość to przystawka robi robotę, nie? Coraz częściej, że to wiesz, wciąga. No i właśnie się zgubiłem, chciałem coś powiedzieć, patrzę, nie? Bo? A, no mówię, no i Krzysiek, wiesz, tu na kiszonki, ale tej kukurydzy mu tyle dało, tej masy na kiszonkę dużo. I tak wartościowej, że mówi, no nie ma sensu tego wszystkiego ciąć i chyba jeszcze ponad 5 hektarów zostawił na tarno, nie? Z tej kiszonki. Także no w tym roku mówi, jest mega szczęśliwy, no bo praktycznie pieniądze na nawet nie kupię cięcie kiszonki poszły, nie? No. To ten rok naprawdę mega udany. Ona kukurydzę jak najbardziej. Mleko jeszcze jakoś na ręce nie się trzyma. Jak tam górnik już pierwszy rzut był? No już drugi wstawiony przez wczoraj. No, ładnie poszło. Ale w drugim górniku kukurydzę teraz trzymamy. No ja widziałem na strapie, mówię, kurwa, ale żeś się pobudował, ale tak później patrzę, okna trochę jak z górnika. O, tu już sporo tam myślisz, macie wsypane? No, 50 ton. O kurwa. No ale teraz bina postawiliśmy, 130, i teraz będziemy przewozić, bo za 5 tygodni musimy indyki poprzenosić. No już za 4 trzeba szykować, powoli strzelenia, nagrzewać kurniki, wiadomo, teraz zimno, to mury trzeba nagrzeć. Czy wy nagrzewnicę macie, czy piece? Tak, znaczy nagrzewnice wodne i na miał. Na miał palimy, no. Nie, dzięki. W domu cieplejsza woda, nogi umyję, tutaj nie chce mi się. Teraz na ręcznym. Jak ja opisane, że tak na dawno przy samej.
wózek. Dobra, nie narzekaj. To już teraz to możesz zapinać i wyciągać. Dobra, jadę z tobą. Chciałem, żebyś tam wysypał. Aha. No. Chyba mi to jest twój ojczynek, już linę zabiera, to nie wiem, czy wjeżdża. Mam linę. Tak? Mam linę. Dobra, to wjeżdża. Jak to wariat jest. Na lameczkę? Nie, dzięki. No to? Na pewno. Dobra. Dobra, słońca. O, ptoki odlatują. Mój Jezu, zima idzie. Pola wizza się nie da. Nie da. Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Ci pokażemy, jak odczepiać linę od John Deere'a. O, nie da się. I raz, dwa. Nie, to zostaje. Dziękuję Państwu za uwagę. Ciekawe, co jeszcze mu się uda zebrać. Niech tu nakosi za zbiornik, to... Ta zbiornika nie będzie. Żartuję. Przyczepa, żeby się... Przyczepa. Może. To najbardziej urodzajne to wody było. Na pewno nie wyschło. Podlewane było dlatego. Jak Wam się, ludzie, podoba nowy design John Deere'a? Alofelgi, kolor ciemny, żółć. Sinokoperkowy róż. Zdałem brązowy. Pa! Kurwa, linę zawiązałem. No co ty? Znów z niego zwątpiłeś. Ja jeszcze nadal trzymam kciuki. Z racji tego, że jest zimno, ale... Dobra. Jak chcesz. Jest moc. Dobry, ja chciał trochę ponagrywać. Zobacz. Dziwda się dotknąć, bo może chrapnąć. Tak myślałem, że jeszcze przyczepa to za wcześnie. Boga chciał mu siebie. Kurwa, jakieś ślady ładne. O, pięknie, pięknie wygląda. Równiutko. A tak na cenie wpadł chyba. A no tutaj przejazd... Ty, on przeszł, zobacz, tam w środku był. Jeszcze poranę, jak to się zachował, to da. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym właśnie tutaj odcinku, jak teraz idealnie przypiąć linę do John Deere'a i potem pod John Deere'a go. Tutaj Państwo, jak widzimy, wszystko jest zmechanizowane. Rękawiczki idą do bezpieczeństwa. Tak, czapka musi być. Ale poszedł.
podpięte. O mój Jezu. Uciekaj! Uciekaj! Pa! Jebnie! Ciekawe, gdzie się jeszcze wybierze. Dał mu na zimnym. Witam was bardzo serdecznie, już nie muszę mówić gdzie. Nie. Opłonki na trochę odepiły. Na przyczepności zdejmę kilka. Teraz będzie przechodzić. Przez wodę zaraz przejdziemy. Dobra, to ja jadę w środku. Zostań na schodkach i jedź. Pewnie tu stanę, ale nie chciałbym spać w nieodpowiednim momencie, także nie będę ryzykował. Służba zdrowia nie może mi nie pomóc. Jadzim czym prędzej. Zapłać teraz 1900 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. O, proszę bardzo. Tutaj? Myślisz? Tak. No faktycznie, tam mamy lecie. Ale drugi nas już nie przejmie. Mówisz? Z przyczepą może być problem. No, ale bo już rozgrzebał to. Tak do środka podniosłem. Ej, faktycznie. Ale pierdolę. Czekaj. Dobra, gitara. Nie ma problemu, poleca się na przyszłość. Dziękuję. Czy mamy jakiś plan? Tak. Wyjście awaryjne. Przez mnie. Dobra. Dobra. Przez ruch. O, pięknie idzie. Co słychać, tak? Warkocze. Co klika? No to no, co taki słychać. To jest z tyłu. Myślałem, że nitro czy coś. Lężarka jak to nie. Zaraz jak puknie. Tak z tyłu stoisz, jak tak odbija ten zawód, to normalnie już tak szepnie. No tam z tyłu na zewnątrz jest będzie wykonana. To tyle musi niestety dostać. Taki rod. A tu prosto dawaj. Tak. Genialny co? O, ma drogą tu pięknie. To z kim masz jakiegoś w tym Warszawie? Z tego listopada. Jest też nowa poprawka o aborcji, którą eurodeputowani uznają za podstawę. To jeszcze przyzabak trzeba skoczyć na drogę.
Nie, no nie, co się nie. Przed chwilą miałem problem. Aj tam, Zbyszek, nie narzekaj. Sądownictwa i przyjmują do wstrzymania. Janusz włącza biegce i jedzie, panie. Trzeci półbieg, czwarty półbieg i jak to rezolucja zleca komisji. Tu, tu widzę. Poślada. Dobra, ja sobie myślę, że tego vloga mordeczki jakoś fajnie podocinam, bo na pewno długiego nie będziemy takiego stawiać. Jeszcze jakąś dobę uda mi się złapać. Może jeszcze pójdziemy na ciągnik, to się tam zobaczymy. Także co, ja wam w dzisiejszym odcineczku daję łapkę w górę. Dziękuję serdecznie za uwagę i do kolejnego vloga. Myślę, że jeszcze coś